Robles rozmawiał z Madariagą. Ale zanim podejmie decyzję, zarząd musi otrzymać raport. Wszyscy go napiszą? Słucham? Czy będą nas pytać o zdanie? Naturalnie. Każdy z Państwa wyrazi swoją opinię. Tak się domyślałem. Pewnie panu ulżyło. Ulżyło panu. Powiedzmy. Uznaję nowoczesność jedynie w przypadku sprzętów AGD. Nigdy w systemie pedagogicznym. Zgadzam się. Jeśli będzie pan potrzebował kogoś na jego miejsce, zgadzam się. Chętnie zastąpię profesora. Chciałbym wysłuchać opinii pani Hildy. Co pani powie komisji? To moja prywatna sprawa. To kwestia wieku. Spokojnie. Znając Hildę, nie będzie problemu. Na pewno nie poprze tego zwariowanego hipisiaka. Hipi co? Hipisiaka. Proszę usiąść. Kiedy komisja weźmie pod uwagę bezprawne wyprowadzenie ucznia ze szkoły oraz nasz raport, nie będzie miała wątpliwości. Chciałbym porozmawiać o bonie, jaki mogą Państwo otrzymywać co miesiąc. O jakiej kwocie mowa? O bonie. Na jaką kwotę? To bon. Na ile? Alicjo, wiesz na ile jest bon? W tej chwili nie możemy określić sumy, ale wszystko w porządku, nie ma problemu. Właśnie, kwota to rzecz drugorzędna. Bonem będzie kosz z kilkoma puszkami tuńczyka, warzywami i sardynkami. Mam wszystko. Szybko, muszę się pozbyć Joaquina. Spokojna głowa. Coś się stało? Owszem. Wiesz, gdzie są chłopcy? Po przerwie wszyscy idą na chemię, a potem mają WF. Przypominam, że nie wolno się zwracać do prefektów na ty. Przepraszam. Ustalone. Po lekcji damy Joaquinowi nauczkę. O co mu chodzi? Czemu robisz taką minę? Coś się stało? Dajcie słowo, że nikomu o tym nie powiecie. Jest tam ktoś? Ciężko pracujesz. Skończyłem. Jakie znalazłeś definicje etyki? Czemu powinniśmy zachowywać się etycznie? To jedno z pytań, które od zawsze sobie zadajemy. Postępowanie zgodnie z etyką ma na celu osiągnięcie pewnego celu. Mogę już iść? Czytaj z większym zaangażowaniem. Znalazłeś tylko tyle? Dobroć. Człowiek wykonuje działania mające uszczęśliwić drugiego. Etykę można rozumieć jako wypełnienie tej powinności. Wytłumacz mi jedno. Która z tych definicji najlepiej pasuje do tego, co zrobiłeś Kacie?
Zapomniałem. Akurat. Umówiłeś się z dziewczyną i ją wystawiłeś. Uważasz, że postąpiłeś etycznie? Esteban szaleje za tobą. Grozi mu niebezpieczeństwo. No i jest okropny. I romantyczny. Liczy się to, co w duszy. Spotykalibyście się ukradkiem. Nie mogę. Dlaczego? Dałam słowo. Nie rozumiem. Muszę chodzić z Giovanni. Zamówimy 4 puszki ryżu. Nie. 8 puszek fasoli, 4 tuńczyka, 2 skrzynki ryżu i 2 czekolady. I cyjanek dla 4-roczniaków, którzy wystawiają do wiatru dziewczyny. Co dla ciebie? Myślisz, że róże wszystko załatwią? Nie możesz rzucać dziewczyny i następnego dnia przynosić jej kwiatków, jakby nigdy nic. O co ci chodzi? W ogóle się nie znacie na kobietach. Ma rację. Było mi bardzo przykro. To oczywiste. Jestem głupi. Nie wiem, o czym myślałem. Wybaczysz mi? Na szczęście profesor Madariaga zaprosił mnie na kolację. Jest super. Kazał mi dużo czytać, ale w końcu zrozumiałem, że źle postąpiłem. Zapomnijmy o sprawie. Tak. Kto wpada na takie pomysły? Masz rację. Jeśli złamiesz dane słowo, Bóg cię pokaże. Co jest większą karą od randki z Giovannim? Fakt, kiedyś ci się podobał. Nie wiem, co robić. Musisz dotrzymać słowa, inaczej wyrzuty sumienia nie dadzą ci spokoju. Oszaleję przez ciebie. Jeszcze gorzej się czuję. Co zamierzasz? Nie wiem. Fatalnie wyglądasz. Chyba straciłem Lupitę. Skoro ugania się za tym chłopakiem, to oczywiste. Nie pomyślałeś, że Karen powiedziała tak specjalnie? Żeby cię poróżnić z Lupitą? A raczej nie. Ona nie ma pojęcia, że ja... Że Lupita mi się podoba. Kiedyś powiedziałeś o niej, Karen. To był zwykły komentarz dawno temu. Nie wierzysz, że dziewczyny mają 6 zmysł? Lupita i ja nie jesteśmy razem. Podrywa tamtego, a to znaczy, że jej się nie podoba. Lubisz ją czy nie? Jeśli tak, walcz o nią. Po co się wygłupiasz? Wiem, co zrobię. Co? Zobaczysz. Zadania z matematyki. Skąd je wziąłeś? Przed chwilą je rozwiązałem. Poważnie? Dzięki. Jesteś genialny. Potrzebujecie coś jeszcze? Proście, o co chcecie. Mam ćwiczenia.